Cześć, ja nazywam się Jarek z Szalonych Walizek i skoro za moimi plecami jest woda, to może oznaczać tylko jedno. Będziemy nurkować. Witam Was na Bali. Będziemy nurkowali w okolicach Bali, będziemy nurkowali w okolicach Nusa Penida i pokażemy Wam to, co tu jest pięknego w tych wodach. Ja mam wielką nadzieję na zobaczenie kilku pięknych ryb, nie będę jeszcze mówił, żeby nie zapeszać, ale jak się marzy, to marzenia czasem się spełniają. Nurkujemy z Dive Indo Sanur, ale pierwszy nurek zrobimy na północy, najdalsze miejsce nurkowe, które oni mają na mapie, to jest Tulamben. Nurkowanie z brzegu, wchodzimy ze sprzętem i nie ma co gadać. Zaraz zobaczymy. Here to the bow and then we go up here. So if you take photo here also nice, here area also nice, here any cargo room. Mm-hmm. So we can go slowly together here. Yeah, you take photo, I will waiting. Yeah, we go slow. This machine gun is still this place already go down, fall down. Oh yeah, but still another part, but the gun, the Miriam fall down. Mm. Yeah. Yeah, any big sponge and a sheep pen also here. Okay. Yeah. And this? This is the backside, the stern. Mm-hmm. Also, this still stand up. Okay. Yeah, also nice here. Yeah. Okay. Przed nami wrak USS Liberty, statku towarowego Armii Stanów Zjednoczonych. W styczniu 1942 roku został on storpedowany przez japoński okręt podwodny I-166 i wyrzucony na brzeg w Tulamben na Bali. Szybko przekonaliśmy się, że natura dobrze wykorzystała czas i przekształciła wrak w pełną życia rafę. Warto tu mieć oczy dookoła głowy i latarkę w pogotowiu, bo co chwilę można trafić na anemony, rockfisze, mureny, a przy odrobinie szczęścia również na skorpeny. Przy rufie statku trafiliśmy na Ilgarden, piaszczyste dno pełne węgorzyków, które żerują nie obawiając się nurków i nie chowając w swoich jamkach. USS Liberty został zwodowany w 1918 roku w stoczni w New Jersey. Po japońskim trafieniu leżał na brzegu, jednak erupcja wulkanu zepchnęła go z plaży, a po opadnięciu na dno, na głębokość od 20 do ponad 30 metrów, stał się popularną lokacją nurkową. Thank you.
nurkowanie na Tulamben, powiem Wam, że to było jedno z moich piękniejszych nurkowań. Nie będę tutaj za bardzo przynudzał, ale widzieliście Lionfisha, widzieliście bardzo dużo anemonów, sweet lips, naprawdę bardzo dużo przepięknych ryb. I co mnie zaskakiwało, te ryby nie uciekały, tylko tak jakby chciały pozować, jakby chciały pokazać, jakie są piękne i jak tu jest pięknie. Zdecydowanie miejsce warte polecenia, mimo tego, że nie było rekinów, żółwi, innych wielkich ryb. To bardzo fajny wrak i wokół tego wraku stworzyła się przepiękna, naprawdę malownicza rafa. Lecimy dalej. Dalej do Padang Bai, które znajduje się w połowie wschodniego wybrzeża Bali. Wcześniej zaliczając typowo indonezyjski, bardzo smaczny lunch. Drugi dzień nurkowy, połowa drogi tej, którą pokonaliśmy wcześniej do Tulamben. Miejsce, które jest podobne, jak dowiedzieliśmy się, na takiej wczesnej odprawie w samochodzie. Idealne na makro, więc ja się modlę, co mi się uda zrobić z moim szerokim kątem. Ale pojawiają się tutaj też żółwie, pojawiają się skorpeny, może się pojawić jakiś rekin rafowy. Tutaj bywają white tipy, więc mam cichą nadzieję, że uda mi się znaleźć coś fajnego. W ogóle mamy wielkie szczęście, ponieważ nie ma fal, woda jest bardzo spokojna. Więc no i w pierwszym miejscu nie szarpało, tutaj widać, że będzie też bardzo dobrze. Dojechaliśmy do Tulamben, do portu, tutaj wsiadamy na łódkę i tą łodzią wypłyniemy już na konkretne miejsce, na nurkowisko. Powiem, że załoga jest bardzo ogarnięta, bardzo dobra ekipa, ale generalnie to jest tak, że Diving Indo dowozi nas do lokalnych gajdów i my nurkujemy z tymi lokalnymi gajdami i to jest cudowna sprawa, dlatego że oni najlepiej znają swoje wody. Oni najlepiej potrafią wyszukać różne ciekawe okazy pod wodą. Bajka. Ja jestem naprawdę zachwycony po pierwszym dniu, a podobno to było najsłabsze z miejsc, które odwiedzamy, więc jak takie miejsca są najsłabsze, to ja takie słabe miejsca poproszę codziennie. Lecimy na łódź, lecimy na nurkę. Konik morski, największy jakiego dotychczas widziałem, zrobił mi nurkowanie. Ciekawy był również ten niewielki wrak kutra rybackiego, wokół którego gromadziło się sporo ryb. Już jesteśmy po nurkowaniach w Padang Bai, dwa nurki. Muszę przyznać, że troszkę gorzej, może nawet dużo gorzej niż pierwszego dnia w Tulamben. Sporo było takich miejsc, gdzie po prostu rafa jakby była martwa. Ale jest też sporo życia. No, bardzo zmienne jest to miejsce. Na początku, gdy zaczynaliśmy, temperatura wody na powierzchni 28-27 stopni. Gdy zeszliśmy niżej, przy pierwszym nurku było 20, przy drugim było 17, więc ja z pianką 13,3 mm, no po prostu zmarzłem. Było mi naprawdę cholernie zimno, ale wraczek naprawdę był fajny. Fajne były boxfisze, fajne były balloonfisze. Czekaliśmy, szukaliśmy rekina, bo tutaj pojawiają się czasem white tip, pojawiają się żółwie, ale no niestety tym razem się nie udało.
Ale mimo wszystko sporo dobrego życia, oprócz tego zimna, sporo fajnego życia. Jeżeli będziecie tutaj nurkowali, bierzcie piankę 5 mm. Jeżeli słabo znosicie zimno, dobrze wziąć ze sobą kaptur, bo oni też tutaj nie mają w pasie kapturów. No i tyle. No. Ale generalnie fajny dzień. Ja nieustannie czekam na ostatni, na Nusa Penida. 3 nury. Mam nadzieję, że to będzie coś niebywałego. Ale najpierw jest Zatoka w Sanur, skąd wypływamy, i jest Mariusz, znany jako Klocek, czyli właściciel Centrum Diving Indo. Trzeci i ostatni dzień nurkowy na Bali. Płyniemy łodzią na Nusa Penida. Tym razem będą aż 3 nurkowania. Pierwsze Manta Point, drugie Crystal Bay, o ile dobrze pamiętam, i trzecie w punkcie na północy Bali, którego nazwę tutaj Wam zapiszę w trakcie nurkowania. Oczywiście Manta Point to spodziewamy się mant. Kończy się sezon na Mola Mola. Nie ma pewności, że te Mola Mola się pojawią, że one tam będą, ale ja mam wielką nadzieję, ponieważ 2 tygodnie wcześniej przed nami nasi znajomi widzieli te Mola Mola. One pływały tutaj po 15 minut, nie były płochliwe, więc oby szczęście nam dopisało. No, ale nie ma co za dużo opowiadać. Lecimy zobaczyć, jak wyglądają wody wokół Nusa Penida. Krajobraz wokół południowego wybrzeża Nusa Penida bardzo przypomina nam archipelag Palau. Wielkie klify, okna skalne i grzybki wystające z morza. Są i one, manty, z których znana jest Nusa Penida i ta piękna zatoka. Co ciekawe, podczas nurkowania miałem szczęście zobaczyć tylko 2 z nich. Resztę sfilmowałem rzucając się do wody tylko z płetwami, maską i rurką oraz oczywiście z kamerą, już po pierwszym nurkowaniu. W Crystal Bay nie mieliśmy szczęścia i nie trafiliśmy na Mola Mola, ale za to był chociażby taki ładny nudie brunch. A także ławice pięknych, kolorowych ryb, dzięki czemu miejsce to przypominało moje pierwsze akwarium. Z podziwem patrzyłem na robotę miejscowych nurków, czyli szkółkę koralowców, która miała dać początek nowej rafie.